Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged, witam was moi drodzy w kolejnym omówieniu nadchodzącej aktualizacji. Tym razem zajmiemy się patchem z numerem 010.8 i omówimy sobie, co w najbliższym miesiącu będziemy mogli sobie spotkać w grze. Jest to przez wiele osób bardzo mocno wyczekiwana aktualizacja, może nie ze względu na to, na rzeczy jakie wprowadza, ale na to, że jest to aktualizacja, w której czasie WoW będzie obchodził swoje 6 urodziny. No i w zasadzie od tego zaczynamy, bo to jest teraz najciekawszy moment w tej aktualizacji. Rocznica World of Warships, jak widzicie, na pierwszym miejscu i teraz tak. Będzie można zdobywać żetony oraz kontenery. No i oczywiście, tak jak zawsze to bywało w poprzednich latach, za tiery 10 będzie można dostać super kontener, czyli no w moim przypadku coś około 50 takich kontenerów, więc liczę na to, że może przynajmniej dublony wypadną, to może będzie na okręcie do recenzji. Za tiery 8 i 9 będziemy mieli kontener prezent, z którego wypada 5 smoczych sygnałów plus żetony, a za tiery 5 do 7 będziemy mieli tylko żetony. Teraz trzeba by zobaczyć jeszcze, co za te żetony wypada, ale to za chwileczkę sobie obejrzymy. W sekcji zbrojowni żeton jubileuszu można mieć na kontenery kolekcji. Na kontenery kolekcji będzie można to wymienić oraz na stałe kamuflaże dla następujących okrętów drzewkowych 7 tieru. Skoro to są 6 urodziny, to fajnie byłoby to były 6, no ale w sumie tam 7 jeszcze lepiej, bo fajny tier. I tak, kolekcja World of Warships. Kolekcja będzie wyglądała następująco. Widzicie ten obrazek tutaj, to jest to samo co mamy tu, więc trzeba będzie ułożyć z puzzli ten obrazek i będziemy jednego puzzla sobie zdobywać co jakiś czas z kontenerów lub inaczej. Można je zdobyć. Wypełniają specjalne łańcuchy misji bojowych. Łańcuch zostanie udostępniony 17 września. Oraz rywalizacja biur projektowych, coś takiego jak ta bitwa bestii, czyli po prostu klikasz jakąś tam drużynę, w której wziąć chcesz udział i sobie grasz i na jedno wychodzi. Samo się robi, nie trzeba się tym za bardzo interesować. I za żetony jubileuszowe będzie można zdobywać takie kontenery i tam będą wypadały elementy kolekcji. Ale nas najbardziej interesuje to, jaka jest główna nagroda za tą kolekcję. A tu już aż tak kolorowo nie ma, bo za zebranie całej kolekcji nagrodą będą super kontener, czyli jeden. 6 kontenerów prezent, czyli 5 razy 6 to mamy około 30 sygnałów, bo ja jestem z mnożenia słaby, wiem, że ktoś mi zaraz zarzuci, że nie umiem policzyć do 30, no ale nie muszę. Także 30, 6 razy 5, 30, nie? Nawet się zgadza. 6 kontenerów i 6 flag pamiątkowych, 6 lat World of Warships, o kurde. Tylko co w tym przypadku, że, dlaczego 6, skoro i tak możemy założyć jedną na wszystkie okręty, no ale mniejsza o to. Idziemy dalej. Resetowanie gwiazd w operacjach. To jest dosyć ciekawa informacja, bo osoby, które miały do tej pory zrobione już wszystkie dostępne operacje na maksymalną liczbę gwiazdek, w zasadzie nie miały żadnego sensu, żeby w tych w tych operacjach dalej grać, bo wszystko, co mogły zdobyć, już zdobyły. Teraz zostanie to zresetowane, można jeszcze raz sobie te zadania zrobić, dostać za nie nagrody. Wchodzi nam nieco zmieniony port. Stół kreślarski zostanie zmieniany na stół designera, czy coś takiego, jakby to tłumaczyć. I powiem wam szczerze, wygląda to całkiem spoko. Ja bym sobie taki porcik chyba nawet chętnie ustawił, bo mi się to podoba wizualnie. Taki w miarę porządek. Ciekawsza, moim zdaniem oczywiście, opcja niż stół kreślarski. Także ja chyba sobie to wybiorę. I tak, co dalej? Holenderskie krążowniki wychodzą ze wczesnego dostępu, także już nie musicie walić pieniędzy na to, żeby zdobyć drzewkowy okręt, bo możecie go wygrindować za darmo. No i oczywiście dycha dochodzi również do możliwości wybadania, także ok. Ale kończy się jeden wczesny dostęp, możecie wywalać hajs na drugi wczesny dostęp. Teraz wchodzą nam, moi drodzy, radzieckie lotniskowce. Idzie to dosyć szybko, powiem wam szczerze, teraz to dodawanie nowych linii. Radzieckie lotniskowce zawsze były traktowane w World of Warships jako bardziej żart niż jako możliwość prowadzenia rzeczywistej linii. No i proszę, mamy linię. I tak, będzie można zdobyć 4, 6 i 8, czyli standardowo mamy, jak to po reworku zresztą, tiery tylko parzyste. Czym się te okręty charakteryzują? One odrobinkę nawiązują do tych lotniskowców, które były przed reworkiem. Otóż tam mieliśmy tak, że wystartowała nam jedna eskadra, ona miała ładunek torped, bomb czy tam czego innego. W sumie nic innego nie było, torpedy i bomby. Leciała do celu, robiła jeden atak i wracała na pusto. Tutaj mamy identycznie. Mamy małe pule HP samolotów, niewielkie prędkości przelotowe, ale dolatujemy do celu, zrzucamy jeden ładunek i puszczamy następną eskadrę. Tak to mniej więcej będzie działało. Tutaj mamy informację, że od 8 poziomu
samoloty wyposażone będą w dopalacze rakietowe, czyli coś takiego jak macie na ISE i na TONE. Po prostu takie przyspieszacze, żeby te samoloty szybciej nabrały prędkości, w związku z czym one będą na początku szybciej ruszały. Wczesny dostęp. Żetony radzieckie. Standard już ostatnio. Będzie można zdobyć tutaj tak. Stałe kamuflaże. Będzie można zdobyć pewnie 6 i 4, bo na 8 trzeba będzie trochę dopłacić. 10 dostępna będzie dopiero za jakiś czas. Jest informacja o wprowadzeniu 10-10. O, jest informacja. 10-10, czyli teraz wejdzie nam tutaj, to jest 8. Tak, 10-8, czyli standardowo. Najpierw wchodzi wczesny dostęp na 2 miesiące i potem mamy 10 do zbadania. Rywalizacja biur projektowych. To jest to, o czym wam wspomniałem. Po prostu wybieracie drużynę, w której chcecie grać, no i gracie. I to w zasadzie tyle. Nic więcej tu nie trzeba robić, za bardzo się tym nie trzeba interesować. Nie wiem, jaki jest w ogóle sens tworzenia takich zadań. Co do wygrania. To nas interesuje. Zasady wydarzenia. Nagrody. Kontenery 6 lat World of Warships, naszywki tematyczne, kamuflaże, węgiel i żetony radzieckie. No tak, że powiem wam, że nie ma za dużo tych nagród, ale to się gra samo, więc można sobie tam coś kliknąć, żeby się grało. Nowy tryb gry, moi drodzy. Coś, o co wiele osób dawno już prosiło, żeby się w World of Warships pojawiło, bo to jest też bardzo historyczny aspekt działalności marynarki wojennej na świecie. Otóż konwój. I będziemy grali tutaj w formacie 7x7, okrętami 8 tieru, nie więcej niż 7 lotniskowiec i 3 pancerniki. Mamy informację o puli map i będziemy musieli dostarczyć okręty eskortowane przez nas do punktu lub te okręty zniszczyć. Tak standardowo jak to w konwoju. Była nawet chyba taka operacja wcześniej. Oczywiście okręty, które eskortujemy, będą kontrolowane przez, jak to się mówiło kiedyś, komputer, także teraz to będą boty po prostu. Idźmy dalej. Zbrojownia. Razem z wejściem nowej linii lotniskowców radzieckich pojawia się lotniskowiec tieru 8 Czkałow. Będzie dostępny za 12 300 dublonów. I może prosiłbym was, żebyście odpowiedzieli mi w komentarzach, czy chcecie, żebym ja ten okręt zrecenzował. Przy czym podkreślam, że ja graczem lotniskowców jestem raczej niedzielny, więc no nie wiem, czy moja opinia byłaby jakoś tu miarodajna. Także dajcie znać w komentarzach, czy mam kupować ten okręt do testów, czy sobie odpuścić i wziąć coś innego, co się pojawi później. Także będzie fajnie, jak dacie znać. Tutaj zmieniono nagrody dostępne w zakładce Morska Społeczność. Otóż usunięto zestaw z Katorii, okręt będzie nadal dostępny w zbrojowni. Po wprowadzeniu aktualizacji 10.9 kontenery okręt premium 5 i 7 poziomu przestaną być dostępne. Także trochę się urwie tutaj farmienie dublonów. Pytanie, co wprowadzą za to, czy da się jakoś inaczej, czy będzie można po prostu pakiet dublonów wziąć za sobie za te żetony, czy jak to będzie rozwiązane. Fajnie by była jakaś informacja, ale na razie wiemy, że tracimy możliwość farmienia sobie dublonów za rekompensaty, jeżeli posiadamy dany tier okrętu premium. Co więcej, wchodzą nowe kamuflaże, nowi kapitanowie, czy co to, następujący dowódcy otrzymują kolejne głosy, flagi, naszywki, to nic sobie nas interesowało. Dziennik Podległości Brazylii, weź udział w łańcuchu misji bojowych. Aha, nagrodę końcową otrzymacie, flagę Cesarstwa Brazylii, no super. I co w balansie? W balansie poruszane są, widzę tutaj, głównie okręty podwodne. Co mi, przyznam szczerze, to zupełnie mnie nie interesuje, bo ja tymi okrętami grać nie umiem i nawet nie chcę. I tutaj widzicie, że niszczyciele, w większości, bo to chyba nie widzę nic innego niż niszczyciele, dotkną zmiany, jeżeli chodzi o ładunki. Liczba głębiną została zwiększona z 1 do 2. Co więcej, niemieckie lotniskowce. O, tutaj niemieckie lotniskowce. Zwiększono szanse na trafienie dwóch bomb jednocześnie w obszarze elipsy. Roosevelt dostaje nerfy, Aleksander Newski dostaje buffa i teraz jak dostaniemy cytkę, to nam 33% z tych obrażeń grupa naprawcza przywróci. Naprawiono błąd, to już są informacje raczej nieistotne. Także no, główny aspekt tej aktualizacji to są urodziny Wowsa i super kontenery za tier 10 i tym się będziemy głównie zajmować, także będziemy nakurgać kłopy w ilości niesamowitej, żeby te super kontenery dostać. Także kłopy będą szturmowane. Nie ma niestety informacji na temat tego, wygrajcie bitwę lub zdobądźcie 300 bazowych. Aha, no to na luzie, nie sobie można grać. I już. Mam nadzieję, że będzie można to zrobić w bitwach kooperacyjnych. To w tym materiale jest wszystko. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i zapraszam do komentarzy. Cześć i na razie.